Jest dwóch pisarzy, których widzę ciągle przed oczyma. Jeden żyjący, wciąż żyjący, chociaż już nie młody. Drugi zmarły, ale znany mi osobiście. Przez wiele lat spotykaliśmy się wspólnie. Raz przynajmniej w roku spotykaliśmy się w miejscu szczególnym, czyli Maison Lafitte, w siedzibie Instytutu Literackiego. Ten pierwszy nieżyjący to Gustaw Harling-Rodziński, pisarz znany. Ale nieco jakby teraz zapominany, być może przechodził właśnie swój czyściec, to co przechodzi każdy, albo przynajmniej większość, może nie każdy, ale większość pisarzy, poetów. Mam wrażenie, że Gustaw Herling-Grodziński jest teraz w takim czyśćcu, Mimo, że jest wydawany dzięki zasługom Włodzimierza Boleckiego, że jest opisywany, ale wciąż chyba za mało znany. Dlaczego Herling-Grodziński? Zacznę od niego, tego, który już nie żyje. No oczywiście. Pierwsza odpowiedź, taka najkrótsza, ze względu na, na postawę, na biografię, na to, co przeżył. A przeżył wiele przede wszystkim łagier sowiecki. Zapisem tego doświadczenia łagiernego jest Inny Świat. Książka, która w pewnym sensie wyprzedzała dokumenty, wyprzedzała Sołżenicyna, czy poprzedzała go, nie uzyskała takiej sławy jak archipelag Gułak, ale była. Wielkim wkładem do zrozumienia tego, co się nazywa totalitaryzm sowiecki czy stalinizm. Ale to nie jest to najważniejsze, myślę. Autobiografia, wątki biograficzne oczywiście są istotne. O wiele ważniejsze dla mnie jest to, że Haring Grudziński towarzyszył kulturze europejskiej, tej dwudziestowiecznej, w różnych jej przejawach. Towarzyszył malarstwu, towarzyszył literaturze. Dla mnie na przykład odkrył pisarza którego uważam właściwie za najważniejszego pisarza drugiej połowy XX wieku, jeżeli chodzi przynajmniej o Europę Środkowo-Wschodnią, czyli Szandora Marojego. To on go właśnie pierwszy odkrył. W jakimś sensie Szandor Maroji był jakby jego no, takim konkurentem. Mam wrażenie, może mylne, że dziennik pisany nocą to była taka forma odpowiedzi polskiego pisarza na drugiego emigranta, na emigranta węgierskiego. Ale nie tylko to to także towarzyszenie przemianom w Polsce, zarówno tym, które się odbywały jeszcze w czasach polskiej PRL-u, jak i potem późniejszym, tym, które były po 1989 roku. Często bardzo krytyczne, czasami może nawet niesprawiedliwe, ale to jest to, czego zawsze się oczekuje od pisarza. Pisarz, który jest współuczestnikiem, który jest świadkiem, ale jest krytyczny, który zachowuje zawsze Pewien rodzaj dystansu. Nie ma w nim tego rodzaju zaangażowania, no, które niestety często kończy się klęską pisarstwa, klęską poety. Takich klęsk, takich katastrof poetów, pisarzy w XX wieku było dużo. Wcześniej także.